Witam serdecznie już w drugim odcinku budowy Ostatniego Moca do kolaba z kanałem Medieval Brick. Dzisiejsze omówienie zacznę od zmian, które nastąpiły w budowie terenu. Jak widać, teren został w znacznej części skończony, jednak nie jestem z niego do końca zadowolony. Przede wszystkim jest tu za dużo studów, więc będę musiał kupić trochę tajli i za tydzień będziecie widzieć już bardziej wytajlowany teren. Drugą rzeczą, którą mogę na pewno wam przedstawić, są a jakże katapulty. Póki co jednak są to kolorowe prototypy. Rzeczą, którą na pewno w nich zmienię, to koła, ponieważ takie jakie są teraz niezbyt mi się podobają. Jak już tylko przejadą do mnie odpowiednie części, to pozamieniam wszystkie kolorowe klocki. Niestety katapulty będą również w Reddish Brownie i tak wiem sporo teraz tego Reddish Browna, ponieważ i teren jest w tym kolorze, a także teraz katapulty. Jednak patrząc na ceny, raczej nie wystarczyłoby mi pieniędzy na zamienienie tego koloru Reddish Brown w przypadku katapult na kolor Dark Brown. By dodać jakąś fakturę na katapulty, zakupiłem trochę naklejek desek. Dzięki temu myślę, że będą one wyglądały trochę ciekawiej. Dobrze, i to chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego dnia. Na razie.